Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek przygód Łotrzycy w Diablo 1. W ostatnim odcinku wykonaliśmy na pierwszym poziomie piekła zadanie Krwawy Marszałek, pozyskaliśmy nowy sprzęt, a dzisiaj pójdziemy sobie na drugi poziom piekła, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda moja Łotrzyca w tej chwili. Mamy 22 poziom, siły mamy 60 punktów, ostatnio sobie zainwestowałem pod nową zbroję, mamy zręczność 114 punktów. Życia mamy sporo, 261, klasa zbroi 83, atak 135%, obrażenia 20-29 i po 10% odporności na żywioły. Zobaczmy sprzęt. Mamy magiczny łuk dający nam obrażenia fizyczne, obrażenia od błyskawic i zwiększoną szansę na cios. Mamy taki magiczny hełm, który daje nam dużą obronę i 60 punktów do życia, bardzo dużo. Mamy też bardzo fajną zbroję, właśnie tą zbroję ostatnio pozyskaliśmy, daje nam 46 punktów obrony i 40 punktów do życia. Do tego mam amulet dający 19 do żywotności, pierścień dający 11 do wszystkich atrybutów i drugi pierścień prawdy, unikalny, dający punkty do życia, zmniejszone obrażenia od wrogów i odporność na wszystkie żywioły właśnie po 10%. Tak to wygląda. Rozpoczniemy od wizyty może u healera, czyli u Pepina. Zobaczymy, czy ma eliksiry zręczności, które chciałbym od niego kupić. Co ci dolega, przyjacielu? Ma 2 eliksiry zręczności, więc je kupimy. I dokupię też troszeczkę jeszcze potek, ponieważ dzisiaj coś czuję, że czeka nas bardzo ciężka walka na tym drugim poziomie piekła. Nie będzie tam żadnego zadania, ale będzie tam bardzo dużo trudnych przeciwników, więc będziemy naprawdę potrzebowali tych potek. Tym bardziej, że mam słabe odporności i będzie mi ciężko tam wytrwać, gdy otoczą nas jakieś silne grupy. Teraz zażyjemy eliksir zręczności, zwiększyła się klasa zbroi i zwiększył się atak o 1%. Tak to na razie będzie wyglądało. Jeszcze sobie rzucę tutaj nadmiarową kubkę złota i schodzimy na piekło. Schodzimy przez waypoint, ponieważ nie mamy otwartego portalu. Idziemy przez tą szczelinę na pierwszy poziom piekła, a z pierwszego poziomu pójdziemy na drugi. Pierwszy poziom został oczyszczony w poprzednim odcinku, więc mamy tutaj pustki. Już widać zejście na mapce na drugi poziom, za chwilę tam podejdziemy. To jest miejsce, w którym była ta zbrojownia, gdzie pokonaliśmy krwawego marszałka i zdobyliśmy te nowe fajne przedmioty. Schodzimy na poziom 14 i rozpoczynamy, proszę Państwa, rozgrywkę. Już tam mamy śnieżną wiedźmę, pierwszego przeciwnika. Zabiliśmy śnieżną wiedźmę, wyleciały teraz zwój portalu, 2 zwoje miejskiego portalu. W takim razie idziemy powolutku dalej, tutaj mamy potkę many leżącą na ziemi. Zbieram sobie ją. I mamy kolejne śnieżne wiedźmy, a także... Kto to był? Nie zauważyłem. Strażnik Zagłady, nowy typ przeciwnika. Wycofuje się, bo za duży ostrzał otrzymuje od tych śnieżnych wiedźm. I teraz atakujemy. Kolejne wiedźmy pokonane. I powolutku do przodu. Mamy beczki. I jeszcze śnieżna wiedźma jedna. Załatwiona. Znowu potka many wyleciała. Tych potek many akurat nie potrzebuję, ponieważ nie używam w ogóle czarów, więc nie są mi one potrzebne. Teraz potka leczenia. Ona nam się przyda. Teraz sobie wymienię
te dwa pierwsze miejsca w pasku na potki leczenia i jeszcze się uleczę dodatkowo. I za chwilę idziemy dalej. Nie za szybko, ostrożnie, żeby nie ściągnąć na siebie zbyt wielu przeciwników. Small shield tutaj wyleciał, mała tarcza. Nie ma już miejsca. Nie mam miejsca na nią. W takim razie sobie troszeczkę przemebluję tutaj. Jeszcze sprawdzam, czy nic nie wyleciało z tych wiedźm właśnie zabitych. I powoli. A, tu już dalej nie pójdziemy. W takim razie się cofamy. Ten zakamarek został oczyszczony. Idziemy teraz dalej w inne fragmenty mapki. I są śnieżne wiedźmy. Załatwiam tam te wiedźmy. Udało mi się kilka załatwić. Teraz otwieram kuferek. Powoli, nie za szybko, żeby nie ściągnąć na siebie zbyt wielu przeciwników. Jeszcze wiedźmy śnieżne. Wycofuję się trochę. Załatwiona jedna, jeszcze tam mamy jedną. I jeszcze kolejna gdzieś tam jest. Czy uda mi się w nią trafić, tak na ślepo? Jeszcze mamy grupy śnieżnych wiedźm. Wycofuję się troszkę. Załatwiona. I jeszcze dwie. Teraz uzupełnię sobie znowu potki, a także życie. I mamy strażnika zagłady oraz śnieżne wiedźmy kolejne. Kolejne wiedźmy załatwione. Zobaczymy, co jest w kuferku. Nic nie ma ciekawego. Tu mam jeszcze beczki. Uzupełnię sobie jeszcze potki w pasku. Oraz uzupełniam życie do pełna. I idziemy powoli do przodu. I następne wiedźmy. Te wiedźmy niebezpieczne atakują z dystansu. I atakują dosyć solidnie. Teraz mamy strażnika zagłady. Załatwiony. Biała zbroja wyleciała z jednej wiedźmy zabitej. Kolejna załatwiona. I następna grupka śnieżnych wiedźm. Bardzo dużo mamy tych przeciwników na tym poziomie. Właśnie te wiedźmy tutaj dominują. Ale mamy też kilku strażników zagłady. Na razie nie wylatują żadne przedmioty takie ciekawsze, tylko generalnie w większości złoto. I znowu wiedźmy. Załatwiona wiedźma. Tutaj chainmail, czyli następna zbroja biała nam wyleciała. Uzupełnię sobie potki, zaraz zrobimy miejsce, to podniosę tą zbroję.
Jeszcze sobie życie uzupełniłem do pełna. Podnosimy tą zbroję. I kolejne wiedźmy, proszę państwa. Bardzo dużo tych wiedźm tutaj mamy. Atakuje z daleka. Ofensywnie jesteśmy całkiem sprawni, więc udaje nam się szybko te wiedźmy wykańczać. Ale są tu bardzo liczne grupy, co powoduje problemy i dużą utratę zdrowia przy walce z nimi. Niestety ja też obrywam za każdym razem. Następne potki poszły w ruch i muszę uzupełnić pasek znowu. Tu jeszcze mamy duży kuferek. Zobaczymy, co tam wyleci. Złoto. 3 kubki złota nam wyleciały z tego kuferka. Jeszcze podnoszę złoto, które wyleciało z zabijanych wiedźm. Jeszcze jedna została, też wypuściła złoto. I kolejny fragment tego poziomu został zrobiony, oczyszczony z przeciwników. Nie było tu nic ciekawego poza przeciwnikami, nie wyleciało z nich nic też fajnego. Idziemy w takim razie do kolejnego przejścia szukać następnych przeciwników. Jeszcze tu mam kuferek. Pusty niestety. Mniejszy kuferek, ale był pusty. Udało mi się załatwić przeciwników, troszkę znowu potek straciłem. I zbieram złoto, które wyleciało z zabijanych przeciwników. Jeszcze uzupełniam sobie życie. Uzupełniamy potki. Już mi się ilość potek naprawdę zmniejszyła. Niedługo będę musiał się wrócić, sobie dokupić kolejne potki. I mamy strażników zagłady. Załatwieni i powolutku idziemy dalej. Kurczę, no w ogóle nic nie wylatuje z tych zabijanych przeciwników. Troszkę mnie to irytuje. Myślałem, że coś ciekawego nam dzisiaj wyleci też z tych przeciwników, a na razie cicho. Nic ciekawego nie ma. Jeszcze tam wiedźmę próbuję, nie widząc jej, załatwić. Udało mi się chyba. Po tym odgłosie tak usłyszałem, że padła. I kolejna załatwiona i jeszcze jedna. Nie, tej nie mogę trafić, coś. Zmieniam pozycję i atakujemy. Mam poziom, jest kolejny poziom, a tam wyleciała zbroja z zabitej wiedźmy. Ścięte ciało. I pierścień wyleciał. Mamy następny pierścień, więc wreszcie nam coś fajnego wyleciało. I jeszcze wiedźma. Tutaj mamy full plate mail. To jest taka bardzo zaawansowana zbroja, która chyba wymaga bardzo dużo siły, tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy. Tak jest, proszę państwa, ona wymaga 90 siły. A tu mamy specjalnego przeciwnika. Udało mi się go pokonać. Great Helm z niego wyleciał. Great Helm wyleciał. To sobie tą tarczę może wywalę. Albo w sumie białą zbroję wywalę. A tą tarczę, ona jest do zidentyfikowania. To teraz się wrócimy. Te trzy przedmioty sobie zidentyfikujemy. Zobaczymy tą zbroję. Zobaczymy ten hełm. I rozdamy sobie punkciki za poziom. Dam sobie punkty w zręczność. Życia mamy dużo, to mogę sobie punkciki dać w zręczność. Tutaj nam się poprawiły statystyki znowu. Bardzo fajnie. Jeszcze odwiedzimy przy okazji też później
Pepina, żeby zobaczyć, czy ma znowu eliksir zręczności. Smallshield. Oczywiście nie będę jej nosił, jest tylko niezniszczalna, nic ciekawego się w niej nie wylosowało, a w tym hełmie 8 do atrybutów, to nie za dobrze. Tu mamy 9 do atrybutów w takim pierścieniu i w tej zbroi. 82% zwiększona obrona i 17 do żywotności, fajna zbroja, no ale niestety brakuje mi siły. Brakuje mi siły do jej uniesienia. Ten hełm, 8 do atrybutów. Ten hełm sprzedam. Tą tarczę i tą zbroję też jedną, a tą zbroję sobie na razie wyrzucę. Może będziemy mieli coś dające nam do siły. Co mogę dla ciebie jeszcze zrobić? Punkty, to wtedy może się pokuszę o jej założenie, ale jest bardzo ciężka ta zbroja. Wymaga bardzo dużo siły jak na moją łotrzycę. Więc na razie nie myślę o jej założeniu. Niedużo za tą tarczę dostaliśmy, za hełm 3700. Tego pierścienia nie będę się pozbywał. Jeszcze zobaczymy, czy mogę dla ciebie zrobić? Trzeba coś naprawić. Łuk naprawię, bo już ma niewiele wytrzymałości. W sumie ten hełm też ma niewiele wytrzymałości, też go naprawię może. Na razie zbroi nie będę naprawiał, bo kasa się przyda na coś innego. Jeszcze podniosę troszkę kasy i pójdziemy do Pepina. Zobaczymy, czy ma potki eliksiry siły. Przepraszam, eliksiry zręczności. Myli mi się z wojownikiem, gdzie kupowałem eliksiry siły właśnie. Mamy eliksiry zręczności. Jeden był. Jeszcze jeden jest. Jeszcze więcej mamy nawet. W takim razie kupuję. Jeszcze mam kasy, to kupuję. Będziemy sobie w tą zręczność naprawdę inwestowali. Mam 3 eliksiry, rozdamy je, zobaczymy jak mi wzrosną statystyki znowu. Atak 139. Obrażenia teraz wzrosły o 1 punkcik, maksymalne, minimalne. I znowu atak wzrósł o 1%. Bardzo fajnie, jeszcze jeden eliksir tam był na liście, to jeszcze biorę kasę, żeby sobie go kupić. Powoli mi się kasa kończy, ale mamy trochę przedmiotów, jak coś będziemy sprzedawać na bieżąco. Uzdrowię się przy okazji. Jeszcze dokupię sobie też potki leczenia, bo zaraz wchodzimy na poziom i znowu będziemy walczyć na pewno z licznymi grupami przeciwników, z tymi wiedźmami i z tymi strażnikami. Jest eliksir zręczności, czy on coś zmieni nam w statystykach, zobaczmy. Na razie nic nie zmienił, ale okej, nie ma problemu. Myślę, że jeszcze sobie chyba kupię potki. Co ci dolega, przyjacielu? Jeszcze kilka sobie zakupię. Te mikstury many, muszę w końcu iść sprzedać do Adri wszystkie. One nie są wiele warte, ale ich też nie potrzebuję. A troszkę kasy na coś tam zawsze będzie, to je sprzedam. Przy okazji też książki muszę sprzedać, jednak nie będę się uczył czarów. Nie idę w te czary na mojej Amazonce. Przepraszam, łotrzycy. Będę fizycznymi po prostu walczył łukiem do końca. Diablo też pokonamy z łuku, nie będziemy się bawić w jakieś czarowanie. Inwestuję tutaj typowo w obrażenia. Właśnie fizyczne. Ten kuferek był pusty. I mamy kolejne pomieszczenie. Jest strażnik zagłady. Następny. Załatwiony. I krwawe wiedźmy znowu mamy tam z daleka. Nas atakują. Ok,
pokonaliśmy kilku przeciwników, tu wyleciała szabla. Magiczna szabla wyleciała. Muszę zrobić miejsce sobie na nią. Pójdzie do identyfikacji i do sprzedaży oczywiście. Załatwiliśmy bardzo szybko tych strażników zagłady. I teraz mamy pułapkę w kuferku. Rozbrajam. Udało się. Uzupełniam życie. Podnosimy następne kubki złota. Niewiele przedmiotów nam wypadło dzisiaj na razie, a sporo zabiliśmy już przeciwników. Kolejni są. I kolejne wiedźmy tam mnie ostrzeliwują. Załatwione. Uzupełnię sobie w pasku potki, a także uzupełnię kulę życia. Na szczęście mamy tego życia sporo, to nawet jak we mnie trafiają te wiedźmy, jestem w stanie to wytrwać, pomimo braku odporności w zasadzie na te obrażenia, bo to są obrażenia magiczne. Rax wyleciał, czyli taka mało zaawansowana zbroja, taka jedna z podstawowych, ale magiczna, to ją zabiorę oczywiście. Może akurat coś ciekawego się w niej wylosuje, chociaż nie sądzę, ale może będzie wartościowa w sprzedaży, prawda? Załatwiliśmy następnych strażników i kolejną wiedźmę. Jeszcze sprawdzam sobie teren, tu mamy staw of Chain Lighting, czyli laskę Chain Lightingu. Nie wiem, ile ona może być warta, ale sobie ją zabiorę. Przydadzą mi się te przedmioty, będę chciał jeszcze kupić eliksirów siły, to każda kasa się przyda. Dlatego zbieram sobie te laski też. Załatwiliśmy następnych. I jeszcze idzie jeden strażnik zagłady. Już 41 wykończyliśmy. I tutaj mamy pusto. Jeszcze jeden przeciwnik został tylko do załatwienia. Załatwiony. Jeszcze sprawdzam, czy czasami gdzieś tu nie leży jakiś wartościowy przedmiot. Ale nic nie widać. Idziemy w takim razie dalej. Jeszcze trochę tego poziomu zostało. Jest zejście na kolejny poziom, na 15 poziom. I teraz w kuferku coś było. Longbow wyleciał z kuferka. Longbow, proszę Państwa, nam wyleciał. Dobra, zabierzemy ten longbow i się wrócimy. Zobaczymy, może będzie lepszy od tego, który posiadam. Chwilka przerwy w walce, prawda? Zidentyfikujemy sobie przedmioty, uzupełnimy potki, zobaczymy, czy są eliksiry siły. Longbow, co tam się wylosowało? Obrażenia 118%, 18 punktów dożywotności. No zobaczymy, chyba będzie lepszy ten longbow, mi się wydaje. Szabla. Szybszy atak ma, ale mi nie potrzeba szabli, nie walczymy taką bronią.
i Rax 8 do atrybutów to słaba zbroja, pójdzie na sprzedaż. Co mogę dla ciebie zrobić? Chainmail, sprzedajemy tą zbroję białą. Szable sprzedaje 2300. Tą zbroję sprzedaje. Jeszcze zobaczymy, co ma w ofercie Griswold w tym momencie. Zbroja precyzji dająca 20 punktów do zręczności, ale tylko to nie za bardzo. Tu odporność na ogień w jakiejś zbroi, która ma wymagania siły 80, też jej nie mogę unieść oczywiście. Zobaczymy naprawę przedmiotów ewentualnie. Jeszcze jest wszystko w porządku w miarę. W takim razie zobaczmy sobie ten łuk nowy. Obrażenia 22-31, życie 263, 290, 23-34. Tylko nam spadł atak, ale myślę, że mamy więcej życia. Zamienię sobie ten łuk, ale tego jeszcze się nie pozbędę. Jeszcze sobie go wyrzucę tu na ziemię. Niech leży sobie. Nie będzie nam zawadzał. A na razie jeszcze kasę mamy, więc nie potrzebuję sprzedawać. Zobaczymy, czy Pepin ma kolejne eliksiry zręczności. Co ci dolega, przyjacielu? Jeden ma. Kupujemy, zobaczymy, czy coś się zmieni w statystykach po jego wypiciu. Atak o 1% nam wzrósł. Elegancko. Jeszcze może. Co ci dolega, przyjacielu? Uzdrowię się i kupię kilka potek leczenia. Dobra, idziemy na poziom, idziemy dokończyć już chyba ten poziom, bo tam wiele już nie zostało do przejścia. Jeszcze kilku przeciwników pewnie wykończymy i powoli będziemy mieli cały poziom zrobiony. Jest kociołek. Znowu będzie losowy efekt. W sumie to nie wiem, czy takie kociołki odbierać z tymi losowymi efektami. Może być coś ciekawego, a możemy stracić punkty. Może sobie na razie nie będę odbierał tego kociołka. Załatwiony kolejny przeciwnik. Tu mamy ścięte ciało. Złoto wyleciało. I ten zakamarek oczyszczony. Jeszcze troszeczkę zostało poziomu do zrobienia. Jeszcze tam mamy jedno wejście. I tu jedno nieodkryte. Zobaczymy, co tam będzie. Kuferek. Złoto. Jest złoto i jacy przeciwnicy tu będą. Mikstura leczenia leży sobie luzem na ziemi. I beczki mamy. Oczywiście z beczek nic ciekawego nie wyleciało. Jak przeważnie. Mamy wiedźmę, śnieżną wiedźmę kolejną. Załatwiliśmy te wiedźmy.
No i w ten sposób zatoczyliśmy tutaj koło i wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli zrobiliśmy chyba cały ten poziom. Jeszcze zobaczę, czy wszystko zostało odkryte na mapce. Tak jest, proszę Państwa, wszystko mamy odkryte. W takim razie idę do zejścia na poziom 15. I później cofniemy się do miasta poprzez dwójportalu i zakończymy sobie odcinek. Dzisiaj zbyt wiele nowych przedmiotów nam nie wyleciało, ale mamy nowy łuk, prawda? Więc źle nie jest. Łuk, który nam daje punkty do żywotności, dzięki czemu mamy 290 punktów życia. Zyskaliśmy kolejny poziom. Troszeczkę kolejnych punktów zręczności otrzymaliśmy, bo wypiliśmy kilka eliksirów. Tu jeszcze mamy kuferek z pułapką. Rozbroję na początek. O, coś tu wyleciało. Student Letter Armor. A zabierzemy sobie tą zbroję jeszcze na koniec. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego w tej zbroi. Tu jeszcze duży kuferek. Niepotrzebnie wziąłem rozbrajanie. Korona, ale biała wyleciała. Biała korona wyleciała. Dobra, dalej nie idę, tu sobie otworzymy portal i wracamy do Tristram. Następny odcinek będzie poświęcony na 15 poziom. Tam będzie na pewno stałe zadanie na 15 poziomie, czyli arcybiskup Lazarus. Już więcej tych losowych zadań nie będziemy mieli. Jeszcze tylko dwa zadania, czyli arcybiskup, a później już sam Diablo. A teraz zidentyfikujmy sobie jeszcze tą zbroję. Judet Letter Armor. Jest tylko niezniszczalna, czyli nic takiego ciekawego w niej się nie wylosowało, ale sprzedamy ją oczywiście. Trochę kasy się zarobi. Co mogę dla ciebie zrobić? 1000. Niewiele. I 50 za tą koronę. Też niewiele. Zeszliśmy na kolejny poziom, to doszedł jakiś kolejny chyba przedmiot u Griswolda. Garnet Plate. Nie, ona w sumie była. Ta zbroja była już dostępna. Czyli nic nam nie doszło tutaj. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy Kano ma potki eliksirów siły. Zręczności, znowu siły. Co ja z tą siłą mam? Co ci dolega, przyjacielu? Tutaj potrzebuję zdecydowanie eliksiry zręczności na mojej łotrzycy. Jest jeden, więc kupuję. Jeszcze mamy kasy na jeden przynajmniej, a później będziemy sprzedawać powoli to, co mamy. To, co leży na ziemi tutaj w Tristram. Na razie nam nic się tu nie zmieniło w statystykach. W takim razie zakończymy sobie tu odcinek. Stanę sobie koło Kane'a jak zawsze. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, komentarz, suba. Słyszymy się przy okazji kolejnych odcinków z tej serii, albo widzimy i słyszymy przy okazji innych serii na moim kanale. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia.